Cześć, z tej strony Michał. W tym odcinku pokażę Wam, jak przygotować szakszukę. O szakszuce słyszałem dość długo, przewijała się w internecie tu, tam, ale jakoś nie chciałem jej spróbować. Nie wiem czemu, aż w końcu spróbowałem i muszę Wam powiedzieć, że żałuję, że nie zrobiłem tego wcześniej. Także chciałbym Was zainteresować tym daniem, jeżeli jeszcze nie próbowaliście, bo to jest bardzo fajne śniadanie, aktualnie prawdopodobnie jedno z moich ulubionych śniadań. Między innymi dlatego, że zapewnia mi objętość, to czego brakuje mi często w diecie. Nie lubię być głodny, dlatego lubię posiłki bardzo objętościowe, a właśnie duża ilość warzyw, tutaj właśnie jest papryka, pomidory, cebula, zapewnia mi tą objętość, jestem syty na pół dnia tak naprawdę. Bazą szakszuki jest sos. Sos zaczyna się od cebulki klasycznie, papryki. Użyjemy puszki krojonych ekologicznych pomidorów. Oczywiście można użyć świeżych, ale jeżeli jesteście tak wygodni i tak macie mało czasu jak ja, polecam pomidory w puszce. Potem dodamy oczywiście jajka, przyprawy, zresztą zaraz wszystko zobaczycie. Zaczynam od pokrojenia warzyw. Do przygotowania szakszuki będziecie potrzebować patelnię z pokrywką. Jak widzicie, nie musi być od zestawu i tak byleby działała. Zaczynamy od nagrzania patelni. Oliwa, solidna porcja, takie dwie łyżki, i podsmażymy na początek cebulkę. Ja pokroję ją w takie większe kawałki, bo lubię czuć strukturę w szakszuce. Dodam się cebulka, troszeczkę podsmażę, dodajemy ulubione przyprawy, dla mnie bazą jest oczywiście troszeczkę chili. Solidna porcja kuminu, bo to jest klasyk i mus w przypadku szakszuki. Troszeczkę wędzonej papryki i szczypta soli. I przy okazji dodaję od razu świeży czosnek. Następny krok, papryka. Ja używam zielonej, fajnie się komponuje i to moja ulubiona papryka. Gdy papryka już będzie troszeczkę miększa, dodajemy puszkę pomidorów. I zostawiamy na kolejne parę minut. Papryka już jest miękka, także nasza baza jest gotowa. Mi się ta baza kojarzy właśnie z takim leczo, także jak szakszuka Wam posmakuje, śmiało możecie sobie przygotować takiej bazy 2-3 razy tyle, jeżeli będziecie planować jej szakszukę częściej, i sobie zaczynać od tego etapu, dodając tylko jajka na koniec. A jeżeli chcecie więcej takich przepisów, zostawcie proszę łapkę w górę. Dla mnie to będzie informacja, żeby wynagrywać więcej podobnych materiałów. A jeżeli jeszcze chodzi o szakszukę, mogę polecić Wam moją ulubioną szakszukę w Krakowie, jeżeli chcecie spróbować naprawdę dobrej szakszuki. W mojej ocenie naprawdę smaczna jest w Mac and Bread, o ile dobrze kojarzę. To jest hotel Puro na Kazimierzu. Naprawdę mają rewelacyjną szakszukę w mojej ocenie. Najlepsza w Krakowie. Okej, nasza baza już jest gotowa. Teraz najlepiej zrobić takie dziurki 4, gdzie nam jajka fajnie tak wejdą do środka. I robimy takie 4 zagłębienia.
szczypta soli na każde jajeczko. I teraz już w zależności od tego, jakie jajka lubicie, ja lubię takie średnio ścięte, delikatnie płynne w środku, to jest około 7 minut pod przykryciem. Szakszuka gotowa, tak wygląda z bliska. Ja szakszukę przygotowuję zazwyczaj na oliwie, ale bardzo fajnie mi również smakuje na maśle klarowanym. Ups, kamera by się wywróciła, ale bardzo mnie ciekawi, na czym wy najczęściej smażycie w kuchni. I mam wielką prośbę, żebyście dali znać w komentarzach, jakiego oleju używacie najczęściej. Z wszystkich osób, które skomentują ten film, wybiorę jedną osobę, która otrzyma od nas kupon na taką oliwę ekologiczną z Hiszpanii do naszego sklepu. Sekundkę poprawię tylko kamerę i lecimy dalej z szakszuką. W międzyczasie jeszcze Justynka przyjechała ze świeżą bagietką z zaczynu, także szykuje się naprawdę fajne śniadanie. Robię sobie może zdjęcie od razu. I tak wygląda nasza szakszuka z bliska. Zobaczymy, jak tam jajka, czy się udały, czy się nie udały. Półpłynne, tak jak lubię. Także 7-8 minut, idealny czas przygotowania szakszuki. Tak przygotować można szakszukę. Jeżeli filmik się podobał, pamiętaj proszę łapkę w górę. Dla mnie to będzie informacja, żeby nagrywać więcej podobnych materiałów. I widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, że oglądałeś do końca. Hej! Kto tu grzecznie chce zjeść szakszukę?